No dzień dobry. Dzisiaj będziemy jeść to, co zmieścimy w tym koszyku przez cały dzień. Proszę bardzo, to jest twój koszyk? Jak mamy się tym najeść? To jest dobre pytanie. Możemy było zrobić tak, że śniadanie, jeden koszyk, obiad, drugi koszyk i kolację, trzeci koszyk. Przecież będę głodna cały dzień. No niestety dzisiaj wszystkie posiłki musisz zmieścić w tym czymś. Tak właśnie zaczyna się moja dieta, moi kochani. Chociaż nie wiem, czy jesteś kochany, bo tylko kochany widz albo kochana widzka subskrybuje ten kanał. Dlatego sprawdź, czy ten czerwony przycisk jest u ciebie tam na dole szary. Przypominam, że filmy są codziennie o 14:00 i zostaw lajka, jeżeli chcesz, żebyśmy więcej robili takich challenge, gdzie mamy ograniczone coś. Na przykład właśnie jedzenie. 25 tysięcy i nagrywamy kolejny odcinek tego typu. Więc na sam start idziemy do galerii. Każdy z nas ma 10 minut, żeby zrobić zakupy na cały dzień. Jest godzina 12:30, my nie jedliśmy jeszcze nic. Nagrywaliśmy tylko Oli film. Do barbera i żeby być piękny i dla ciebie, dlatego jeszcze nic nie jadłam przed niego. A te koszyki też użyjemy dzisiaj do czegoś jeszcze. Ale oglądaj koniecznie do końca, żeby wiedzieć do czego. Ty jedź, twoje auto. Mi się też nie chce jechać. No. Jeszcze jedna ważna rzecz. Koszyk możesz wypychać poza jego obszar. Tylko musisz tak go trzymać i tak z nim dojść do kasy. A ile rzeczy chcesz tutaj napchać na wysokość, to już twoja sprawa. Nagrywaliśmy przez chwilę Oli film i z tyłu są produkty. Weźmy, nie wiem, na przykład takiego batona, Prince Polo. No, ty wymyślasz takie odcinki, wiesz, że muszę cię obsługiwać w prawie każdym odcinku. Ty jeszcze siedzę głodna, albo siedzę po nocach. To dla naszego dobra ten film jest. W trakcie dnia też będziemy załatwić jakieś tam prywatne sprawy, które nie są zbyt ciekawe, żeby wam pokazywać. No ale czasem tak niestety jest. Daily to daily, filmy trzeba nagrywać codziennie, a jakieś tam sprawy prywatne też trzeba załatwiać. Dlatego nie zdziwcie się, że w jakimś urzędzie nagle odpalimy dzisiaj kamerę i będziemy coś jeść. Chociaż postaram się, żeby tak nie było. Zapomniałem wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Picie się nie liczy. No bo z uwagi na gabaryty napoi, no zmieścilibyśmy tutaj jedną butelkę wody i to by było wszystko. Nie wygląda to dziwnie, jak idziemy przez galerię ze swoimi koszykami. Powinniśmy dla niej poznać, że jest ten duży koszyk, włożyć ten do środka. To jest takie głupie. Kto zaczyna nasze zakupy? Ty zaczynasz. A dlaczego ja? Panie przodem. Bo ja zobaczę, co ty kupujesz. No właśnie, ja też chciałem zobaczyć, co ty kupujesz. No pierwszy, dobra. Bo to twój pomysł. Tak, dla porównania, to jest zwykły koszyk, to jest nasz koszyk. To jest dopiero początek listopada. No? A tu już są wszystkie ozdoby świąteczne. Jesteśmy więcej na środku galerii, czas start. Jestem przy chrupkach. Nie, ja chrupków nie chcę, na początku na pewno. Chcę pójść tutaj i wziąć orzechy, bo orzechy są pożywne, a są małe. Wiesz co, nie wiem, czy ich nie wezmę w płatce. To są tylko takie duże. Babciu, ty są małe. A ty jesteś kochana dla mnie. Dzięki. No cóż, ale są solone? Ja nie chcę solonych. Ja chcę zwykłe. Dobra, biorę te. Biorę orzechy włoskie. Na pieczywo. Okej, teraz mój plan jest taki. Tu jest taka bułka z boczkiem. Taką bułkę z boczkiem i włożyłem tak. Zgadnij. Stoi. Okej. Wezmę na kolację jeszcze jedną zwykłą bułkę. Taką o, na przykład. Aktualnie wygląda to tak. Mam jeszcze trochę miejsca w koszyku, idziemy dalej. Czekolada, bardzo pożywna rzecz, mieści się. Coś ciepłego by się przydało. Dlatego idziemy... Wiem, gdzie idziemy, chodźcie po prostu. Są dwie opcje. Albo zrobię sobie samemu obiad w domu. To nie wiem, czy będzie na to czas. I wezmę mini przesier pomidorowy. Taki właśnie. Cyk. I do tego jakoś tu wcisnę makaron. Albo kupię zupkę chińską, ale tak chyba będzie zdrowiej. Makaron, taki mały. Taki, o, coś takiego. Jest, trzyma się. Chodźmy na szynki. Okej, potrzebuję coś w takiej małej paczce. O, coś takiego. Jest, sztos! No to chyba wszystko, no. Tak, masz 4 minuty jeszcze. Mam 4 minuty. To jeszcze się zastanowię, no. Przyszliśmy jeszcze na sery. Tutaj są najmniejsze. Nie no, on jest za ciężki przy jego... Nie, nie zmieszczę go tu. Taki. Jest! Dobra, dziewczyno! Ja jestem najedzony dzisiaj. 2 minuty zostały. No to czas stop. Mogę oficjalnie się zatrzymać. Z koszykiem spokojnie bym doszedł, jakby cały czas z nim chodzę. Także spokojnie doszedł z nim do kasy. Jest git, to są moje produkty. Dobra. Na cały dzień. Gotowa? Tak. Czas start. Dobra, my idziemy najpierw po ser. O nie, nie ma cheddara. No dobra, Liba, biorę gołdę. Idziemy teraz po jogurt. O nie, nie ma tani w kubce. Nic nie ma w tym oszonie. Jest! Jaka radość! Usmaku waniliowy z płatkami owsianymi. Ale nie, wezmę zwykłe. Zwykłe danio, wrzucam tak. Idziemy dalej. Teraz idziemy po bułeczkę. Albo nie. Idziemy po coś na danie główne. Kupimy sobie dwie zupki. I to będzie twoje danie główne? Tak. Okej. Okay. Rosół i... Masz duży wybór. Dziewczyny, jak w najdroższych restauracjach. Serio? Ale tu też są winiary, ja zawsze jadą Knora. Knora są najlepsze podobno. Tak? Spróbuję, zobaczę, biorę dwie. Idziemy teraz po bułeczkę, ale przejdziemy najpierw przez słodycze. Ty nic słodkiego tu nie wciśniesz. Pokaż to. No dobra, no.
Mam dwa słodycze, idziemy teraz po bułkę i jeszcze kupimy coś dodatkowego na kolację. Co myślisz, że takiego palucha zmieścisz? Zmieszczę, rogala. O, zostało ci 5 minut, nie? Jak nie. Co, myślałem, że chcesz te pączki spakować. Nie, muszę inaczej ułożyć. Jedna strona zapełniona. Trzyma się, no. Kisiel. Tutaj, o, wrzucimy go. Chociaż nie, kisielu ja nie mogę, bo mogę używać wody. Możemy używać wody, tak? Tak, dobra, okej. Okay. Wodę, sól i pieprz. Chyba wszystko ma. To jest wszystko? No. Ty chcesz tym się najeść przez cały dzień? No. Chociaż może wezmę sobie jeszcze jedną bułkę, szybko. Położę po prostu jeszcze jednego rogala. Jest. Trzyma się. Chyba wszystko. Tak? Dwie bułki, obiad mam, kisiel mam, najem się tym. No dobra. Czuję się jakbym była w szkole. Ja w szkole zawsze jadłam bułki z takim serem. Nasze zakupy wyszły nas 40 zł. Nie wiem, kto wydał więcej. Super śniadanie. Chciałbym sobie jakoś urozmaicić, ale w sumie nie mam czym. Miałbym serem, ale nie mam jak go potrzeć. Ugryźć i włożyć. No póki co zaczyna się dobrze. Ogólnie już się najadłam. Ja też. Napchałem się pieczywem. No, ale szczerze mówiąc, myślałam, że będzie gorzej. Że jakby nie wcisnę nic i byłam załamana tym odcinkiem. A teraz się cieszę, bo i Kinder Bueno sobie zjem, i Principolo, i kisiel, i jest spoko. Pokaż ten makaron twój. No ten makaron jest dosyć mały, ale ty się... To jest ryż! Ja wziąłem ryż! Ja pierdzielę! To jest taki ryż makaronowy. Tak, makaron dwujajeczny ryż. Tak, no jest okej. Jestem ciekawa, jak to będzie smakować. Tak jak już wam mówiłem, dzisiaj mamy bardzo dużo spraw do załatwienia. Dlatego też, żeby ten odcinek wam trochę urozmaicić i przy okazji wykorzystać potencjał naszych koszyków, to będziemy w międzyczasie przenosić się do galerii. Ale to już dokładniej, co będziemy robić, wytłumaczę wam na miejscu. Najpierw widzimy sobie czekoladę, mój deserek. Na razie jest lajtowo, jestem najedzony, jest serio okej. Okay. A jak twoje samopoczucie? Ja też jestem najedzona. W sensie zjadłam jedną, prawie całą jedną bułeczkę z serkiem i jest spoko. To chodźmy do galerii. Jakiś czas temu, w sumie to dawno temu, bo z 2 lata temu, był bardzo popularny trend, gdzie YouTuberzy kupowali wszystko, co zmieszczą w mini koszyku komuś. Nas niestety to ominęło, bo wtedy nie robiliśmy lifestyle'u. Dlatego łap koszyk i losuj jeden sklep. A tylko jeden? Tylko jeden. Uwaga, co to będzie? Rossmann. W tym sklepie kupię ci wszystko, co zmieścisz w tym koszyku. Ale trafiłam! Wszystkie kosmetyki mi kupisz, wszystkie. No w sumie jest to sklep, w którym jest dużo małych rzeczy, nie? Tak, dużo, dużo małych rzeczy. To będzie drogi wydatek. Tak. Oglądajcie koniecznie do końca, bo potem być może Ola będzie kupować mi wszystko, co ja zmieszczę w mini koszyku. Stój. A żeby nie było tak kolorowo, to masz 5 minut. A myślałam, że minutę. Czas start. Ale spoko ceny tu mi się podobają. Takie 10 zł. Dobra, mam. Nie chcesz taki... Okej. Okay. Poszła dalej. Tam jest taka fajna alejka, której nie znoszę i tam są drogie ceny. Założę się, że tam pójdzie. Oczywiście, że tak. Z tego ja bym chciała puder i Wiktoria mi ostatnio wysłała jego zdjęcie. Ale będzie szybciej, jak do niej zadzwonię. Ale no, z tego nam ten puder to był satynowy, tak? Lekkie matowe wykończenie z efektem Photoshop. Photoshop. Dobra. Ja ci mogę za darmo efekt Photoshop nałożyć, jak chcesz, w Photoshopie. To jest mój. Teraz tak, tu są ładne kredki. Nie za dużo tego. Dobra, biorę ten. Jaki ładny. Bardzo ładny, tak, ceny też są fajne. Jeszcze bym chciała kredkę do oczu, Warm Dark Brown, albo może taką. Może obie. A może? Nie żartuję. Pustka jest ładna. A ma efekt Photoshop? Nie wiem. O, piątka, za taki ładny kolor, taki różowy. Piękny kolor, została ci minuta 30. To też jest piękne, że tak mało czasu już zostało. Co bym jeszcze mogła sobie wziąć? Tutaj już chyba nic nie potrzebuję. Serio? Skończysz? Ile? Myślę jeszcze. 24 sekundy. Naprawdę? Takie wielkie? Bez kitu. Weź z wersów. Dobra. Jak to jest ekipy, to jest drogie na pewno. Ale czas się kończy. 2 sekundy. Sekunda. Czas stop. To mam wszystko. Zobaczcie. Zapchała go do pełna. Nie no, jeszcze by się coś zmieściło. Ja nawet nie chcę wiedzieć, ile tam wyjdzie. Dobra, nie jest tak źle. Myślałem, że wersów będzie 200 kosztować. Kolor, nie, to jest za ciemny, miałoby 0,2, wziąłem 20. No dobra, ja ci wymienię, będę kochany. Zapłacimy za to zaraz. 368 zł, wow. Czyli finalnie tak, 368 zł i szminka, którą pozwoliłem mi wymienić, 59 zł. 430 zł. Jak się cieszę! Zgłodniałem. Idziemy załatwić nasze sprawy i do domu na obiad. Wszystkie sprawy ogarnięte, możemy jeść. Jestem tak głodny. Ja jem moją zupę pieczarkową i rosół skóry. Więc witam w mojej kuchni, pokażę wam ci, jak zrobić pyszny obiad z 3 produktów. A ja pokażę wam, jak pysznie jest zalać zupkę, żeby była pyszna. Co? No bo co mam pokazać, no? Ja zostawiłem wodę na nasz
makaron, ryż. Jak to w końcu nazywać? Ryżo makaron. Dobra, ryż po prostu, no nasz ryż. Oczywiście posoliłem go, no bo możemy używać soli i pieprzu, tak jak już mówiłem. Wstawiamy to sobie, do 5 minut to powinno być gotowe. To był mój ulubiony obiad, jak za dzieciaka się zostawało samemu w domu. Mama ci zostawiała 3 dychy, wydawałeś wszystko na Tibie i zostawało ci 5 zł i robiłeś ciepłowy. Nie, ziemniaki kupowałeś wtedy, mówię. Tak, albo kupowałem ziemniaki i frytki sobie robiłem. Kocham cię, mamo. W międzyczasie, jak to się gotuje, to przygotujemy już nasz sos. A do tego bierzemy szklaneczkę, wkładamy tutaj całą zawartość, dolewamy trochę wody, jeszcze troszkę solimy, pieprzymy, całość trzeba dobrze wymieszać i sos jest gotowy, zobaczcie jaki ładny. Możemy teraz zabrać się za ser, który sobie potrzemy. Teraz tak naprawdę jak nasz ryż już się ugotuje, to zmieszamy wszystko na patelnię i będzie gotowe. Lubię włoską kuchnię. To jest włoska kuchnia? No, jaka? No, sprawdzimy włoskie danie. Ryż? Macaroni riso. Uwaga, to jest smaku. Nasz ryż jest al dente. Ej, ale to jest ciekawe bardzo. Ma konsystencję ryżu, a jednak jest makaronem. Do pomidorowej byłoby pyszne, posmakuj. Takie śmieszne. Śmieszne, ja ci nie odsiję. Spoko opcja. Okej, wrzucamy teraz na patelnię nasz sosik. I ogólnie ugotowałem trochę za dużo tego ryżu. Trzeba go dodać tyle, żeby on był idealnie zmieszany z sosem, żeby to w ogóle było dobre, nie? A nie, że będzie bez smaku. Także dodajemy stopniowo, mieszając, żeby wyczuć tą ilość. Idealna mi wyszła za pierwszym razem. No i teraz dodajemy do tego sera tak naprawdę. A tym się przyjerało. Śmierdzi. Dobra, takie danie popsuć? Ale lekko się przyjerało, jest idealne. To było porządne przypieczenie po prostu. Za duża porcja to mi nie wyszła. Ufu. Co fu? Ale śmierdzi. Wydaje ci się tylko. Spalone jest jak nie wiem. Wydaje ci się. To jest zapach dojrzewających pomidorów. Zobaczmy, czy to ma rację bytu. No dobre jest. Makaron kosztuje 2 złote. No na to poszłoby z pół paczki, tak? Tu mamy złotówkę. 2-3 plastry sera. Kupisz za złotówkę. No i przecier kupisz za 80 groszy. No to za 3 złote. Obie za 3 złote, które jest spoko. Najadłem się, podjadłem właśnie jeszcze trochę czekolady. Ogólnie ja jestem tak najedzona, że mi zostanie jedzenie. Tak? No. Nie, mi raczej. Ja ani razu nie zadam jeszcze nic słodkiego. Mi raczej nic nie zostanie, ale za to wiem, że ty powinieneś tutaj zostać i zasubskrybować, żeby mieć szansę wygrać tak jak jedna osoba, która właśnie dzisiaj wygrywa, bo ten film wlatuje w niedzielę. Co za tym idzie, musimy wybrać osobę z naszej maszyny. Jednak najpierw zakręćmy kołem i zobaczmy, co osoba wygrywa. A wygra ona Random Hoodie Box Sandy. Gratuluję, jeszcze nie wiem komu. Żeby trafić do tej maszyny, wystarczy subskrybować kanał. Każdego dnia daily wybieramy 5 osób, które trafiają właśnie tutaj. Następnie jedna osoba wygrywa właśnie coś z tego koła fortuny. Ale zapytasz się, co się dzieje z resztą? Otóż reszta osób trafia do pudełka, które tam leży. Zaraz sobie to ogarniemy, właśnie te osoby będziemy wrzucać. Tylko najpierw wybierzemy tą jedną osobę. I z tego pudełka pod koniec daily wybiorę jednego subskrybenta, któremu przywiozę iPhone'a 13 osobiście. Także warto subskrybować. A my teraz wybierajmy osobę, która wygrała właśnie Random Hoodie Box z naszego sklepu, na który oczywiście was zapraszam. Link w opisie. Dzisiaj ja losuję. Dobra. Oho, ktoś tam został trafiony. Ale fart, bo to w tamtą stronę poleciało. Uwaga, ktoś uwaga, to uwaga, będzie? Uwaga. Będzie to... Nie rozumiem, Paweł. Slaygo? Nie wiem. Skygo. No to naucz się pisać. Gratuluję, skomentowałem ci komentarz. Odpowiedz mi na niego koniecznie. Ja tutaj Kinder Bueno, trzeba iść deser po obiadku. No i w sumie to tyle chciałam wam powiedzieć. A teraz ja muszę zrobić coś, czego nie lubi nikt, kto prowadzi działalność gospodarczą, czyli wystawić faktury. W tym czasie pojem sobie orzeszki, a was zapraszam z powrotem do galerii. Dobrze, teraz moja kolej. Witam ponownie w galerii. Mam nadzieję, że trafi mi się na przykład to, co jest za naszymi plecami. Tutaj przed tym sklepem siedzisz, to nie znaczy, że koło fortuny to wylosuje. Jest taka szansa, że ono ma jakiś magnes? Nie zawieź mnie koło, proszę. Zokarina. Ty! Zmieszczę królika tutaj? Oj, mogę cię. Podejdę do pani, dzień dobry. Ja kupię królika, tylko pani musi go tu zmieścić. A ta pani nas zna i ona ci zmieści tego królika. Tak, bo pani akurat tutaj w Zokarinie jest naszą widzką, dlatego pozdrawiamy panią z Zokariny. Właśnie idziemy do pani z koszyczkiem. Czas start. No zauważ na niego, no takiego tutaj smyka. Nie, idź, idź. To muszą być mądre zakupy. Muszą zakupy naszych piesków. Te są fajne. O tak, oni te lubią, nie? No. Salmony. Z bananem ich wezmę. Zabawki jakieś trzeba im wziąć jeszcze do tego, 100% chodzi. To oni lubili, nie? Tak. Bierzemy, ona jest droga dosyć. A nie, nie tak źle, 20 parę złotych. Ja chcę ich dogryźć, widzowie, za te kosmetyki, ale nie mam jak. O, 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 o. Zabawka Elka kość. Porządna dosyć, bierzemy sobie zabawkę kość, Elkę. Ja ci się już zaraz wysypuję. Spokojnie, jeszcze dziewczyna zmieszczę dużo rzeczy. 3 minuty. Weźmy jeszcze takie smakołyki. Wrzućmy jeszcze może na zabawki. Całkiem fajne, nie? No, mega spoko. Spoko, spróbujemy to wcisnąć.
Zmieściło się. Czy coś dla równowagi z drugiej strony bym dorzucił. Spoko, nie? Mega spoko. Cena też jest mega spoko. No, jest. Wydaje mi się, że no już więcej tu nie zapakuję. Tak wygląda nasz koszyk. No zobaczmy, ile to wszystko kosztuje. Ale oni będą szczęśliwi. No powiem wam, że niestety nie dorównałem. Ale wydaje mi się, że wykorzystaliśmy maksimum z tego sklepu. Tak, no nie, że więcej już by nie szło więcej zmieścić. No chyba, że króliczka. Ale królik też nie kosztuje 400 zł, no. 204 zł. To są takie rzeczy, które mi się przydadzą, bo przysmaczki jedzą. Akurat te, które wziąłeś. Zabawki też już mieli zajechane teraz. Tak. Jakiś czas nie kupowaliśmy. Także spoko. Jedna rzecz tylko mi się nie podoba. Że w sumie ty jesteś zadowolona? Psy są zadowolone? A ja nie mam nic. Zobaczmy za to reakcję piesków na te zabawki. Znaczy, i zjedzmy jakoś kolejne. Nie damy im wszystkich zabawek naraz, bo one ogłupieją. Jakby trzeba im dać. Coś tam im damy? Za kilka dni następną. I zjemy sobie kolację. Które zabawki im dajemy? Ja bym dał dwie. To sznur bym dała. Nie, ja bym dał ten właśnie, ten taki dziwny. No dobra. I coś, ja idę zobaczyć, ja przyjdę. Zobaczyć. Ola, jest problem. O nie! Macie. To już Riko przygarnie, no i Skipper też to przygarnie. To jest miękkie po środku. To jest fajne. Zobacz. On wziął dwie? Paczko! Ale Skipper biedny, nie ma nic. Ale oni nie gryzą na tyle mocno, że to piszczało, bo to jest dla wielkich psów. No. Także spoko. Widzę, że Danio zjadłaś. Tak, jak Paweł pracował, to siedziałam tutaj i szukałam rzeczy do naszego mieszkania i zjadłam sobie jogurt. Dobra, ja idę zjeść kolację. Czyli na kolację? No jak to co? To co mi zostało? Ej, ale tak podsumowując ten dzień, jedzenie było lajtowe, w sensie jakby nie miałem ani takiego uczucia głodu. Nie dostanam rzeczy, bo ja teraz sobie zjadam jogurt. Zjem teraz kisiel i w sumie nie jestem głodna, bułka zostanie. Ja wyjem na 100% wszystko, bo mi została w sumie bułka, szynka i ser. No dobra, szynka i ser mi zostaną pewnie, bo całości nie zjem. Czekoladę zjadłem całą po obiedzie, resztę zjadłem prędzej. Ty, a jakbym sobie zrobił dietę koszykową? Zły pomysł? No ale to nie masz Paweł pożywnych rzeczy w tym. Tak codziennie rano chodzi do sklepu z koszykiem, ale faktycznie kupować trochę lepsze rzeczy, typu nie wiem, owocki. Nie zmieścisz owoc. Jakiś właśnie taki makaronik, no to trochę większy kupić. Najgorsze jest to, że ta bułka będzie sucha. Przecier masz. Nie masz? Nie mam, usłużyłem cały. Nie, szynki to mi nie zostanie na pewno. O, proszę bardzo, jakie piękne kanapeczki. Kisiel też dobre. No, także myjemy kisiel, kanapeczki i tak naprawdę idziemy spać. Mi zostało jeszcze Principolo, ser. I jeden cały rogal. Powiedzieć ci w końcu widzowie, czy nie? To się nie nazywa rogal, tylko to jest bagietka, kochanie. Rogal jest zawinięty. No dobra, no to się nazywał rogal w sklepie. Nie, bagietka się nazywało przy kasie, była bagietka. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film się wam podobał. Subskrybujcie kanał, przypomnę, że filmy są codziennie o 14. Zapraszam na Sandy, zapraszam na Instagrama. Trzymajcie się, pa. Cześć.